Dziś jest godzina 2:00 w nocy, zmieniamy czas, przez co będziemy spać o godzinę krócej, ale za to dzień będzie dłuższy i dłużej będziemy mogli cieszyć się wspaniałą pogodą, a taka właśnie, drodzy Państwo, się szykuje. Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegóły. Pogodę zaczął kształtować układ wyżowy, który przyniesie nam także tej nocy bardzo pogodne niebo. Okresami będzie zupełnie bezchmurnie. Ta noc będzie także bardzo ciepła, na termometrach od 10 do 11-13 stopni na przeważającym obszarze i do nawet 14 stopni w części południowo-wschodniej. No i Wielkanoc, drodzy Państwo, upłynie nam pod znakiem przepięknej i słonecznej pogody. Przez cały dzień w całym kraju dominować będzie słońce, a dodatkowo wisienką na torcie będzie jutro temperatura, tak jak Państwo widzą, 20 stopni na północy, 22-23 stopnie na przeważającym obszarze, do nawet 24 stopni w Warszawie. Także nic, tylko jutro korzystać z tej przepięknej, słonecznej pogody. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Także noc na Kujawach i na Pomorzu zapowiada się bardzo pogodnie, na termometrach od 10 do nawet 12 stopni w Brodnicy. Także w naszym województwie słońca nam jutro na pewno nie zabraknie i to przez cały dzień, na termometrach w naszym regionie jutro 20 stopni. Na barometrach, drodzy Państwo, wahania ciśnienia jutro 997 hektopaskali, a ja życzę Państwu udanego wieczora, a także zdrowych, pogodnych świąt. Do zobaczenia.